4 listopada roku 2016 wylądowaliśmy w Lublin.
Dzień drugi naszego trekkingu. Chcemy dzisiaj dojść do miejscowości Namcze, a przed nami charakterystyczny element Doliny Kumbu, czyli most wiszący. Na moście widzimy zwierzęta, które tutaj mają zawsze pierwszeństwo. Twice more, yeah? Tak, to cię trafi.
Za wycieczkę w krótkę idzie, nie byłem ważny. Wiaruj. Zabij się darmo, grywam się do ciebie. Trzeci dzień trekkingu. Jesteśmy w miejscowości Namcze, skąd robimy wycieczkę aklimatyzacyjną. Także czas najwyższy przedstawić uczestników naszej wycieczki. Mietek, najstarszy uczestnik tej wycieczki, himalajski trekker z doświadczeniem. Mam na imię Jacek, jestem himalajskim trekkerem. Przemek, himalajskim trekkerem jestem. I Bogdan, jestem himalajskim trekkerem. Yes.
ale na górę. It's called Solu and Khumbu. So it put together is called Solu Khumbu district. Solu Khumbu district. But where's the track? Yeah, there's. You see? Yeah. This axle jumping. Yeah. Okay. That's crazy. You have to like. Maybe they are going to unload that. There stops the supply. Dobrze. Thank you.
Młynki modlitewne zapisane są buddyjskimi mantrami. Ich powtarzanie przysparza zasług wyznawcom buddyzmu, tak więc wymyślono metody, aby przyspieszyć ich powtarzanie poprzez po prostu obrócenie takiego młynka z wyrytymi mantrami. Wystarczy zakręcić takim młynkiem, aby mantra została powtórzona wielokrotnie. Edmund Hillary, nowozelandzki pszczelarz. Po zdobyciu Everestu w 1953 roku związał się z tym rejonem na całe swoje życie. Szybko zorientował się, czego potrzeba zamieszkującym te okolice Sherpom. Założył fundację Hillarego. Jego pierwszym projektem była budowa tej właśnie szkoły, zbudowanej w 1961 roku. W ciągu kilkudziesięciu lat swojego życia zbudował 30 szkół, kilkanaście szpitali, a także wodociągi, mosty i drogi. Każdy z tych projektów nadzorował osobiście. Co roku, aż do swojej śmierci w 2008, przyjeżdżał w ten region. Namaste. Hello, sweet. Hello. Hello.
Stawianie rzeźbionych tablic kamiennych, zwanych mani, przy drogach to również tradycja buddyjska. Na kamieniach wryte są mantry tybetańskie. Ich rzeźbieniem zajmują się lokalni mnisi w klasztorach. Namaste. Thank you.
It's by thy grace that I see. It's by thy grace that I see. It's by thy grace that I see your holy name. It's by thy grace that I feel. It's by thy grace that I feel. Tout couché. It's by thy grace that I feel your holy name. That's what I remember. Someday the day shall come when all the glory shall be thine. People will say it is yours and I shall deny. It's by thy grace that I see. It's by thy grace that I see. It's by thy grace that I see your holy name. Slap. Idź tam, Przemo. Kaszel sportowca. Astma. Astma, astma mu się uspokoiła. Teraz. Nie, teraz jest kaszel, jest nowa wersja. Jak teraz jest kaszel od organik pyłu. A, organic dust. Which village?
Klasztor w Tęgbocze został zbudowany w 1916 roku. Żyje w nim lokalny lama oraz 50 mnichów. Lama nadaje imiona dzieciom, błogosławi małżeństwa, domy i pola. Jest ceniony w całym rejonie. Przy klasztorze znajduje się szkoła, do której chodzą dzieci z okolicy w Doliny Kumbu. They want to see also the progress and then want them more help. Uh-huh.
Jesteśmy w miejscowości Dingboche na wysokości 4400 metrów. Hoteliki na szlakach himalajskich są bardzo nieskomplikowane. Składają się z dwóch łóżek, bałaganu, czasami współmieszkańca. No i to wszystko. Tak wyglądamy właśnie o poranku, po przebudzeniu. Jest 6 rano, no i otwieram drzwi. A ty? Co to za góry? A, to Himalaje. A i cóż, oczywiście z rana wypadałoby sprawdzić temperaturę na komputerze pokładowym. Patrzymy się na temperaturę. No, to jest jakieś 3 stopnie Celsjusza, także bardzo, bardzo przyjemny poranek. Teraz zajrzymy do pokoju sąsiadów. Tutaj trwają przygotowania do kolejnego dnia. A to bardzo ważny element, czyli filtr do wody zwany kroplówką, którym przygotowujemy wodę na kolejny dzień trekkingu. Tutaj mamy hotelową pralnię. Pralnia składa się oczywiście z wody. Akurat też troszkę przymarzło, także nie wiem, czy dzisiaj się uda zrobić pranie o tej porze, ale na pewno koło południa będzie lepiej. Potem tym się nabiera wody właśnie stąd, jak już się jak lody puszczą. I tutaj jest taka tarka, można sobie przeprać. Proszę bardzo, tutaj woda ścieka w dół. Jest piękny odpływ na kamienie. No i tutaj również też można wodę brudną odlewać, więc jak ktoś chce, może pięknie się przeprać i wysuszyć. A tu jest właśnie hotelowa suszarnia. Specjalne pomieszczenie dedykowane do suszenia odzieży przez gości.
Widoczna za mną góra to Lhotse, 8516 metrów, czwarta góra Ziemi. Po raz pierwszy zdobyta przez Szwajcarów w 1956 roku. Krzysztof Wielicki zdobył Lhotse po raz pierwszy zimą w 1989 roku samotnie. Jednak największym wyzwaniem była zawsze widoczna za mną południowa ściana Lhotse. Zdobyta tylko raz przez Rosjan w 1990 roku. Było to największe osiągnięcie światowego himalaizmu. Polacy również mają zapisane karty w historii zdobywania południowej ściany Lhotse. Niestety te tragiczne. Jerzy Kukuczka, najwybitniejszy polski himalaista. W 1987 zakończył zdobywanie korony Himalajów, czyli wszystkich 14 ośmiotysięczników. Prawie każdy z tych szczytów zdobywał w nowy sposób, albo stylem alpejskim, albo wytyczając nowe drogi. Lhotse był pierwszym ośmiotysięcznikiem zdobytym przez Kukuczkę drogą klasyczną. Dlatego postanowił powrócić tutaj, aby zdobyć Lhotse drogą południową. Było to w 1989 roku i była to ostatnia wspinaczka Jerzego Kukuczki. Przed nim na ścianie zginęło dwóch innych polskich himalaistów, Rafał Hołda i Czesław Jakiel. Im wszystkim poświęcony jest ten czorten u podnóża Lhotse. Jest 12 listopada roku 2016. Na czortenie Kukuczki zostawiamy polską flagę, tak aby przechodzący wędrowcy wiedzieli, że Polacy pamiętają o swoich himalaistach.
wchodzimy na szczyt, który nazywa się Chukung Ri. Góra położona nad wsią właśnie Chukung. I to jest taki nasz pierwszy test na wysokości około 5500 metrów. Island Peak po lewej, a w dali Makalu. Jesteśmy na szczycie Chukung Ri, 5550, nasze pierwsze zmaganie z taką wysokością, ale nam się jakoś udało, także mamy piękne widoki na Lhotse, Pumori, Makalu i całą Dolinę Khumbu.
W przełęczy melduje się Jacenty. A jest. Boże, na przełęczy melduje się Przemek. Jak było? Najebiście. Ciężko. Zajebiście ciężko. Na przełęczy melduje się Mietek. Jak było? Ciężko. Płuca wyplute. Albo wszystko co w płucach wyplute. Pierwsza przełęcz na naszej trasie trzech przełęczy Everestu. Kong Ma La, wysokość 5535 metrów.
10. dzień trekkingu, Lobucze, 5000 metrów. Mamy taką sytuację, że Mietek niestety, ale się rozchorował, także musi nas opuścić i schodzi w dół. Ostatni papier. Tak jest. Ostatnie wspólne zdjęcie. Hej! Kormo się kule gaz mali. Kormo to jest to jest. Cie godni wala? Cie godni wala ma. Mal oily samjhi wala. Mo to okay. Tum bhan gardhe ni maina. Asi yesto aphra bhaji yesto aphra. And in a check post and then if the police and the check national park they ask you. Bill bhan bill gardhe ni ekdam. Ramka piękna. Jeszcze troszkę zejść na dół. Jeszcze może 3 minuty, może 5. No i cała dolina tutaj. No.
obóz bazowy pod Everestem, 5364 metry. O tej porze w jesieni docierają tutaj tylko trekkersi, tacy jak my. Natomiast na wiosnę, kiedy jest sezon na zdobywanie Everestu, miejsce to tętni życiem. Dzisiaj spotykamy tutaj wielu trekkersów, takich jak my, którzy robią sobie tutaj pamiątkowe zdjęcia, takie jak my. No jest minus 10, panowie. Nie chcę kłamać, ale jest minus 10. Tak jest, jest rozruch przed wejściem na Kalapatar. Jest 5:45. Jesteśmy na 5:140 w Gora Krzep i właśnie wybieramy się na szczyt, który się nazywa Kalapatar. No, wiesz? 5:545, najwyższy szczyt naszego trekkingu. No, w pokoju minus 10, na zewnątrz nie wiem. Minus 25? No, gdzieś tak. Ale nie wiem, nie wiem. Dało radę, jak to mówią. Osia. Jesteśmy na szczycie Kalapatar. 5545 metrów. To jest najwyższy punkt naszego trekkingu. Wyszliśmy, gdzie musimy za chwilę wrócić.
Dzień 12 trekkingu. Dzisiaj mamy do przejścia przełęcz Chola, jedno z trudniejszych przejść, po których będzie już podobno łatwo i przyjemnie. Także startujemy. Jacynty gdzieś tam robi zdjęcia. Dzień dobry, witamy w dniu 12. Jesteśmy w miejscowości... Podchodzimy pod przełęcz Chola. Jak widać, to podejście jest dość brutalne, ale damy radę. Jak zawsze. Chyba. Dzisiejsze podchodzenie pod przełęcz jest dość trudne, ponieważ jest bardzo ślisko, nie mamy kolców, także musimy bardzo, bardzo uważać, ale jakoś nam się powolutku udaje przejść ten lodowiec. Już tam widać cel naszego dnia dzisiejszego, czyli przełęcz Chola. Ja bym tutaj za długo nie stał, bo ktoś będzie schodził kamieni. No, udało nam się wejść na przełęcz 5360 Chola. Po trudach przechodzenia przez paskudne kamienie i przez lodowiec jesteśmy na przełęczy, także zmieniamy dolinę z Doliny Kumbu na Dolinę Gokyo. Ja mam flagę, zaraz.
Chodzenie po lodowcu przypomina bardziej chodzenie po jakiejś kamiennej pustyni, ale tak, tam pod spodem jest lód, jest bardzo zimno, a tak to wygląda na wierzchu, kupa kamieni i piach. Naukowcy od dawna zastanawiają się, skąd wzięło się na lodowcu tyle kamieni. Jest na ten temat wiele teorii. Najbardziej intrygującą jest teoria von Denikena, który twierdzi, że kamienie te zostały przywiezione przez kosmitów. Po przejściu lodowca docieramy do pięknej miejscowości Gokyo. Jesteśmy na szczycie Gokyo-ri,
5360 metrów. Szczyt ten słynie tylko z jednej rzeczy, że widok stąd jest po prostu nieprawdopodobny. Cześć, jesteśmy na Gokyoi. Ja ledwo co doszedłem, ale jestem. Wciąż himalajskim trackerem. Jest. Tak jest. To my wciąż himalajscy trackerzy. No muszę powiedzieć, że to jest jeden z najpiękniejszych widoków, jaki widziałem w życiu. Przepiękna panorama. No i warto było tu przyjść. Tak jest. Yeah, now we are in the Gokyoi, 5360 meter. But we have done it. Congratulations for all. Jest. Wszedłem, jakoś dało się. Such, Jugad such, happy such, Nanak.
15 dzień trekkingu. Wspinamy się na ostatnią przełęcz na naszej trasie, trzech przełęczy Everestu. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi, także jeszcze troszkę wspinania przed nami, ale myślę, że dojdziemy, tak jak zawsze. Przełęcz Rendziola 5360, trzecia i ostatnia przełęcz na naszym szlaku, trzech przełęczy Everestu. Żyjemy, żyjemy. Thank you.
Dziękuję wam, chłopcy, żeście na mnie poczekali. Jest was tu ryba, a zrobię tu podali. Jesteśmy w hoteliku w wiosce o nazwie Lungde, 4350 metrów. Oczywiście głównym punktem w tutejszej jadalno-świetlicy jest ta koza, która, do której pan lub pani Szerpa przynosi jacze kupy. Dzisiaj rano akurat nie przyniosła pani kup, także jest zimno, siedzimy w kurtkach i jemy śniadanie. O, tu jest, proszę bardzo, typowe śniadanie. Chleb tybetański. No tak wygląda właśnie trekker w 16 dniu trekkingu. Chleb tybetański, jaja. Ale są też tosty, takie normalne tosty. Z jajkiem. A tu jest pani Szerpa. Thank you.
A to są właśnie te jacze kupy, którym się pali w piecach. Widać, że trwa zbieranie opału na zimę, bo jest już późna jesień. Nie widzę tego jaka, który jest odpowiedzialny za te kupy. Pewnie się poszedł paść, bo jest dość późny, już jest 7:30. Także może gdzieś go dostrzeżemy na zboczach tych gór. A jakoś go nie widać. A tak wygląda właśnie pomieszczenie, w którym mieszkamy. Zbudowane z jakiejś takiej sklejki. Dwa łóżka, bałagan, treker. Dzień dobry. Kibel. Witam, kibel. Taki właśnie tradycyjny. To jest trzygwiazdkowa, nie? Taka. Także tak. Ten pewnie nie jest taki słaby. Tak. Nie jest taki super. No i temperatura. No ale nie jest też to taki ostatni ten, nie? Nie jest taki najgorszy. I temperatura, jak nam pokazuje termometr, może być 1 stopień bym tam naliczył, także... Rady? Okay. Potatoes for maybe 3 kilos potatoes, 1 kilo rice, or like even I know very well in my village there was like that the barter system. Yeah. If you give like a.
special Buddhist teacher. This also is called Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava. Uh-huh. In the green car. And that Abba. Namaste. I'm gonna go to the